zacząć? Joga to tak szeroki temat i jest już ze mną wiele, wiele lat. I gdybym chciała zachęcić do jogi, to mogłabym powiedzieć, że zmieniła całe moje życie, zaczynając od ciała, a kończąc na umyśle. Joga śmiechu zmieniła moje życie i to nie jest jakieś hasło marketingowe, tylko prawda, którą mogę udowodnić empirycznie. Zanim zacząłem zajmować jogą śmiechu, miewałem różne nastroje. Zgodę ze Shrishi jogą w momencie, w którym bolało mnie całe ciało i wszystkie stawy. I pomyślałam sobie, wow, to chyba już jest koniec. To chyba za chwilę w ogóle usiądę na fotelu i już nigdy z niego nie wstanę. No i oczywiście, jak to wiodze, zdarzyło się zupełnie coś przeciwnego, a mianowicie zostałam nauczycielem Shish Yogi i wszystko, cokolwiek mi dolegało, po prostu pięknie ode mnie odfrunęło. Terapię osobistą, sposób na życie. Niezależnie czy ćwiczę na macie, czy nie ćwiczę w ogóle. Joga to dla mnie to styl życia. Podjąłem praktykę śmiania się codziennie z rana przynajmniej przez 15 minut. Każdy dzień rozpoczynam z taką elementarną radością. Joga śmiechu też daje dużo dystansu do wyzwań. Mnie osobiście dała, czy to będą wyzwania związane z finansami, czy relacjami z ludźmi, czy jakimikolwiek innymi sytuacjami, nawet związanymi ze zdrowiem. Daje taką moc spokojnego reagowania. Każdy dzień zaczynam rzeczywiście od asan. Mam taki swój własny asan. Nie zajmuje mi to wiele minut, to jest tak powiedzmy około 20 minut, ale każdy dzień od tego zaczynam. Potem robię sobie codziennie kryję. Jak to robię? I robię rzeczywiście codziennie, to nie choruję, mam siłę, mam energię przez cały dzień. Joga, która pojawiła mi się w życiu, spowodowała taki moment zatrzymania się i uświadomienia sobie, że ja jeszcze dużo nie wiem. Tak? W momencie, kiedy wcześniej wydawało mi się, że wszystko, że ponieważ jestem trenerem, tak, i instruktorem, i nauczycielem, to ja już dużo wiem. Natomiast to spotkanie z jogą pokazało mi, ile tak naprawdę jeszcze nie wiem. I jest to ten moment, kiedy możemy naprawdę zagłębić się w siebie, dotrzeć do swojej podświadomości, tak żeby ją wydobyć na zewnątrz i całkowicie oczyścić. A teraz łokieć do podłoża. Świetnie. Joga potrafi oczyścić, zrobić taki detoks dla ciała i przywrócić mu energię. I to robią ćwiczenia, ta praktyka fizyczna oraz pranayama, czyli techniki oddechowe, które fantastycznie oczyszczają ciało. 5, 6, 7, 8, 9. Mamy ćwiczenia, gdzie na przykład śmiejemy się z rachunku, tak? Przychodzi do mnie duży rachunek, pokazuje innym, tak? To nie jest nic strasznego. Możemy gdzieś o takich rzeczach mówić i śmiać się i wysyłamy wtedy też sygnał do podświadomości, że tak naprawdę nie musisz się niczego bać, przez wszystko możesz przejść odważnie ze śmiechem. Będziemy klepać uda biegając. W Shrishi Jodze jest piękna wiedza o tym, o zachowaniu harmonii w życiu. I to jest coś fantastycznego i to jest coś przepięknego, ponieważ kiedy praktykuje się tę wiedzę, ona daje niezwykły wgląd w rzeczywistość, w nasze własne działanie, w nasze własne stereotypy, w nasze myśli. Nagle zaczynamy postrzegać nieharmonijne rzeczy, które nam nie służą,
i powoli zmierzamy w kierunku zmian. I te zmiany są bardzo, bardzo widoczne. W jaki sposób? W taki sposób, że zmieniamy się my i zmienia się również otoczenie wokół nas. Czyli świat wokół nas, sytuacje, ludzie, zdarzenia stają się bardziej harmonijne i my zaczynamy płynąć lekko przez życie. Mogę od serca i szczerze powiedzieć, że dzięki Jodze jestem osobą zdrową wewnętrznie, bo to taki najtańszy, najprostszy sposób na duchową równowagę, cielesną równowagę, na zdrowie, zachowanie zdrowia. Otacza nas taki świat bardzo szybki, dużego napięcia i ogromnego stresu. I joga daje wyciszenie, daje relaks, daje spokój. Praktyka codzienna naprawdę wiele, wiele zmienia. Śmiech jest wspaniałym łącznikiem między ludźmi. Jak przełamiemy ten podstawowy lęk, żeby zacząć się śmiać razem i myśleć, co ktoś tam inny o mnie pomyśli, że ja się śmieję. Absurdalne ograniczenie, ale wielu ludzi doświadcza takiego lęku. Więc jak już to pokonamy, to fajnie tak otwiera ludzi na wzajemne kontakty. Tym dla mnie jest joga, tak? Spowodowała to, że każdego dnia mogę na chwilę, na sekundę zatopić się w sobie, żeby wyjść i być bardziej świadomym i uważnym człowiekiem. Mamy więcej energii do działania, jak się często śmiejemy, wzmacniamy układ odpornościowy. Jest bardzo, bardzo dużo metod, do których można sięgnąć. Od bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych po bardzo spokojne ćwiczenia fizyczne, czyli tak naprawdę można zacząć w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia. Nawet najbardziej osoby, które mają bardzo duże problemy zdrowotne, mogą znaleźć swoją drogę w jodze i ćwiczyć na swój sposób. I z moich obserwacji już ponad 10-letnich wynika, że każdy tą drogę może znaleźć i każdy może poprawić jakość swojego życia. Faktycznie służy to kreatywności, gdyż gdy człowiek się jest lękniony, zestresowany, trudno mu wygenerować nowe pomysły. Jak się otwieramy na śmiech, na coś szalonego, też łatwiej się jest otworzyć na inne wyzwania, na nowe podejście do różnych rzeczy. To w zasadzie kreatywność, tworzenie nowych idei ma w sobie coś z takiej właśnie dziecięcej zabawy. To jest cały czas widzenie tego, co może być lepsze, z akceptacją tego, co jest. Kontaktowałam się ze sobą. Po raz pierwszy chyba tak bardzo poczułam, że jestem, kim jestem, i że to wszystko wewnątrz, co jest, jest dobre i piękne. Ajurweda to najstarsza medycyna świata, ma ponad 5000 lat, pochodzi z Indii, natomiast coraz bardziej jest znana i stosowana powszechnie na całym świecie. W Polsce coraz częściej możemy udać się na masaże ajurwedyjskie, spotkać się z lekarzem ajurwedy. Tutaj w Centrum Promocji Zdrowia w Tarasce mamy ośrodek ajurwedyjski, to jest Shri Shri Ajurveda. Shri Shri Ajurveda powstała w ramach Fundacji Art of Living, została stworzona poprzez Raviego Shankara oraz przez lekarzy, którzy z nim współpracują. Składają się na nią konsultacje ajurwedyjskie prowadzone przez lekarza, również masaże olejowe i też zabiegi, które podnoszą jakość życia, oczyszczają i też dają odświeżenie. Również dieta, czyli mamy też kursy gotowania według ajurwedy. I edukacja, czyli umiejętność radzenia sobie ze stresem, styl życia, zdrowy styl życia, który pozwala na bieżąco oczyszczać organizm i nie dopuszczać do choroby i do różnych schorzeń. Tak więc ajurweda zajmuje się holistycznie całym życiem. Leczenie poprzez zioła ajurwedyjskie, poprzez stosowanie też terapii oraz oczyszczanie organizmu, detoksy ajurwedyjskie i panchakarma.
Zapraszamy serdecznie do Centrum Promocji Zdrowia w Tarasce. Można do nas przyjechać w każdej chwili na wypoczynek, nawet na weekend, ale też na dłuższe pobyty tygodniowe. Można do nas przyjechać też na konsultacje u lekarza ajurwedy i dowiedzieć się, jaką się ma konstytucję psychofizyczną, jak można do swojej indywidualnej konstytucji dopasować dietę, dopasować styl życia. Właśnie ta wiedza jest najbardziej potrzebna, bo jeżeli znamy swoją konstytucję, to możemy zgodnie z nią jeść, zgodnie z nią prowadzić odpowiedni styl życia, dobrać aktywność fizyczną, która nam służy. Możemy też wybrać taki rodzaj pracy, która nam służy i wtedy czuć się lepiej na ciele, ale też i na duszy.